Dziś jest środa, 4 września, godzina 18.30. To jest główne wydanie Panoramy w Telewizji Gdańsk. Na początek dobre wiadomości z Paryża. 3 sety w wielkim finale Igrzysk Paralimpijskich. Dziś nasza tenisistka stołowa Natalia Partyka wywalczyła srebrny medal. To jej 12. krążek w karierze. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Zaczynamy Panoramę. Oto najważniejsze informacje dnia. Krzyk o pomoc. Problem nadużywania leków i zatruć przez dzieci. Od 1 października. Publiczne żłobki w Gdańsku będą za darmo. Rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów w Kobylnicy. A zaczynamy od problemu nadużywania przez młode osoby substancji psychoaktywnych i leków. Problem rośnie z pierwszymi dniami września, gdy pojawia się nowa rzeczywistość i dla niektórych wyzwania, z którymi nie mogą sobie poradzić. Na oddziałach szpitalnych pojawiają się nastolatkowie, którzy zatruli się lekami. Na oddziały pediatryczne trafia coraz więcej dzieci, które celowo same przyjęły leki w większej ilości. Problem narasta zwłaszcza we wrześniu, gdy młodzi ludzie wracają do szkół. Łatwy dostęp do leków, niezdawanie sobie sprawy z konsekwencji, depresja, problemy w szkole, strach. Czasami wystarczy tylko jeden z tych powodów, który skłoni dziecko do przedawkowania leków czy substancji psychoaktywnych. Te dzieci, one potrafią zbierać te leki przez dłuższy okres czasu, po to, żeby potem przyjąć je w zwiększonej ilości. I takie przypadki też tutaj widywaliśmy. W większości przypadków to są leki, które dzieci zabrały swoim rodzicom bądź dziadkom. W większości przypadków jest to jednak krzyk o pomoc. Znaczy, większość dzieci, które przyjmuje różnego rodzaju substancje psychoaktywne świadomie, jest to dla nich ostatnia forma krzyku: tutaj jestem, mam problem, pomóżcie mi. Lekarze apelują do rodziców o rozwagę i niezostawianie lekarstw w zasięgu dzieci. Wszystko po to, by nie doszło do tragedii. Konsekwencje przedawkowania są nieodwracalne i mogą wyrządzić wielkie szkody w organizmie. Nad jego dobrostanem możemy psychicznym popracować, natomiast często ulegają uszkodzeniu organy wewnętrzne, na przykład wątroba, i to są już niestety uszkodzenia nieodwracalne. Typowe leki, które przyjmują młode osoby, bardzo niszczą wątrobę i to jest takie działanie, które jest natychmiastowe, dlatego że jeśli nie podejmie się leczenia w ciągu 24-48 godzin, jest bardzo duże ryzyko niewydolności wątroby i bardzo duże ryzyko tego, że trzeba będzie taką wątrobę szybko przeszczepiać. Co wcale w populacji pediatrycznej nie jest łatwe i łatwo dostępne. I takie pacjentki, tacy pacjenci zdarzają się regularnie, którzy przyjmują leki, które przede wszystkim działają na wątrobę. Uzależnienie od dopalaczy czy substancji psychoaktywnych wywołuje określone zachowania. Najpierw stan depresyjny, to mogą być zaburzenia nastroju, czyli takie wahanie nastroju, emocjonalna niestabilność, czyli już można od młodzieży zauważyć, że oni bardziej agresywni czy na odwrót będą jakby uchodzić w sobie, zamykać się, nie będą na przykład tak rozmowni jak wcześniej. Łatwość zdobyć narkotyczne środki albo odurzające środki psychoaktywne jest na tyle łatwa dla młodego człowieka, że też przychodzą tu i zgłaszają takie sytuacje. Przez całe wakacje oddziały w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku były pełne młodych pacjentów. Kryzys psychiczny wśród młodzieży to problem, który trwa od wielu lat i niestety narasta. Nadal w tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 5 dostawionych łóżek. Natomiast okres początku roku szkolnego to jest ten okres, kiedy obserwujemy, że przybywa dzieci więcej. Warto szukać pomocy dla swojego dziecka. Zdobyliśmy taki poziom zaufania wśród tych młodych ludzi, że już nie wstydzą się podejść do nas i zgłosić się o taki problem, że nie mogą się wywiązać z tej czy innej grupy, z którą się przyjaźnią. Szpital to ostateczność. Pomoc można uzyskać w poradniach zdrowia psychicznego, Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR czy Fundacji FOSA. Od października rodzice nie będą płacić za pobyt swoich dzieci w gdańskich publicznych żłobkach. Taką uchwałę jednogłośnie przyjęto na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska. Ta zmiana została wprowadzona w ramach programu Aktywny Rodzic.
Ponad podziałami wszyscy radni Gdańska przyjęli uchwałę o zwolnieniu rodziców z ponoszenia kosztów opieki w żłobkach. Jedyna opłata, jaką opiekunowie będą ponosić, to 10 zł za dzienne wyżywienie dziecka. Dzięki rządowemu programowi aktywny rodzic, rodzice będą mogli złożyć wnioski do ZUS od 1 października, zarejestrować się jako ci, którzy potrzebują wsparcia w opiece nad dziećmi w żłobkach lub punktach żłobkowych. Dotyczy to również miejsc niepublicznej opieki żłobkowej. Środki na opiekę zostaną bezpośrednio przekazane żłobkowi. Każdy rodzic aktywny to jest dobry start nawet dla dziecka, które wraca, może wrócić do żłobka, a rodzic wraca do pracy. Także bądź zacznie pracę, tak? Ponieważ często młodzi rodzice, młode mamy po urodzeniu dziecka nie wiedzą, czy zdecydować się na rynek pracy, a w tym momencie wydaje mi się, że jest to dla nich bardzo konkurencyjne, żeby na ten rynek pracy wrócić. Od października wzrośnie jednak opłata za żłobki publiczne w Gdańsku. Do tej pory dla opiekunów był to koszt ponad 800 zł za pobyt dziecka w żłobku. Teraz kwota za opiekę będzie wynosiła 1500 zł. Dzięki dzisiejszej sesji i podwyższeniu opłaty odzyskamy od rządu jako samorząd środki na prowadzenie tych miejsc żłobkowych. Rodzice będą mieli nieodpłatne żłobki, a samorząd odzyska część środków na prowadzenie opieki. Dzięki tym rozwiązaniom do budżetu gminy Gdańsk wpłynie więcej środków. Szacuje się, że będzie to 1 700 000 zł. W związku z tym, że te pieniądze są z projektu rządowego przeznaczonego na politykę społeczną gminy, to te pieniądze powinny być zagospodarowane właśnie w polityce społecznej. Nie na chodniki, nie na drogi i inne potrzebne rzeczy. Od tego są inne fundusze. Do czerwca 2026 roku ma powstać 550 nowych miejsc w żłobkach. Będą też dwie nowe placówki. Obecnie czas oczekiwania na przyjęcie do państwowego żłobka to nawet 24 miesiące. Anna Gliniecka-Woś i Rafał Kuligowski zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów na wójta gminy Kobylnica. Mimo fatalnego stanu gminnych finansów, oboje kandydatów deklaruje realizację wszystkich obiecanych przez poprzedniego wójta inwestycji. Podczas pierwszej tury przedterminowych wyborów na wójta gminy Kobylnica Anna Gliniecka-Woś zdobyła prawie 33% głosów, Rafał Kuligowski ponad 20% głosów. Chociaż kandydatów na wójta dzieli prawie 500 głosów poparcia, przed drugą turą wyborów każdy pewny jest zwycięstwa. Zadowolona jestem z wyniku, bo uważam, że uzyskałam dosyć znaczną przewagę nad moimi kontrkandydatami. Czy jestem spokojna? To chyba jeszcze nie do końca. Spokojna będę po 15 września. Wybory podczas pierwszej tury pokazały jedno. Mieszkańcy gminy Kobylnica chcą zmiany. Na panią kontrkandydatkę zagłosowało 30% mieszkańców, więc 70% mieszkańców gminy Kobylnica chce zmiany i tą zmianę gwarantujemy. Znacznie trudniejsze niż wygrana w wyborach może okazać się jednak rządzenie gminą. Tegoroczny budżet gminy Kobylnica to dochody w wysokości 127 milionów złotych, o 10 milionów złotych większe wydatki i, co jest największym problemem gminy, prawie 100-milionowe zadłużenie. Ratunkiem dla budżetu jest na pewno pozyskiwanie środków zewnętrznych, żeby odciążyć budżet w 100% finansowanych inwestycjach. Na pewno musimy się skupić na inwestycjach tych, które przyciągną dodatkowych mieszkańców, czyli na pewno wybudowanie żłobka, na pewno wybudowanie szkoły w Bolesławicach, która jest potrzebna. Oczywiście będziemy mogli rozważyć restrukturyzację tego długu, czyli starać się może znaleźć kredyt, który będzie na lepszych warunkach niż te nasze dotychczasowe, ale to jest kwestia analizy. Ja w tym momencie nie powiem, że tak zrobię. Druga tura przedterminowych wyborów na wójta gminy Kobylnica odbędzie się 15 września. Osoba, która wygra wybory samorządowe w Kobylnicy, można powiedzieć, że wygra też dwa stanowiska. 1 stycznia przyszłego roku dotychczasowa wieś Kobylnica stanie się miastem. Nowo wybrany wójt gminy Kobylnica automatycznie zostanie więc burmistrzem miasta Kobylnica. Z Kobylnicy Rafał Ostrowski. Oglądają Państwo Panoramę. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Projekty związane z morską energetyką wiatrową nabierają rozpędu. Stop łańcuchom. Trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ochronie zwierząt. Warsztaty z makijażu dla pań chorych onkologicznie.
Pierwsze w historii morskie ćwiczenia snajperskie zorganizowane przez trzecią flotylę okrętów. Najlepsi snajperzy i strzelcy wyborowi przez 2 dni ćwiczą i rywalizują, a wszystko to na poligonie morskim na Bałtyku. Oto relacja Dominiki Kowalewskiej. Fantastyczna pogoda, by wypłynąć w morze, ale jak się okazuje, także idealne warunki, by strzelać. A tak się składa, że znajdujemy się na poligonie morskim P9 i P10 na frygacie rakietowej ORP Kościuszko. To tutaj po raz pierwszy w historii odbywają się ćwiczenia snajperskie. Biorą w nich udział funkcjonariusze różnych formacji, no i właśnie przygotowują się do oddawania strzałów. A o tym, co tutaj się dzieje, opowiadał nam kapitan marynarki Damian Przybysz. Posłuchajmy. Żołnierze wojsk lądowych, kontrterroryści, policyjni, funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Działu Straży Granicznej oraz przede wszystkim nasi załoganci, snajperzy wyposażeni w karabiny wyborowe mają okazję przetrenować swoje umiejętności, doskonalić je i szkolić w zakresie strzelectwa długodystansowego na morzu. Wyjątkowa sytuacja, niecodzienna, niespotykana. Cisza i spokój, skupienie, a to wszystko przeplatane dźwiękiem wystrzału z broni. Tak to tutaj wygląda. Cel znajduje się 300 metrów stąd. Tak wygląda to w tym momencie, ale z każdą godziną będzie się oddalać o kolejne metry. Finalnie snajperzy będą musieli strzelić do celu, który będzie znajdować się aż 1000 metrów od jednostki. No i to już będzie pokaz prawdziwych snajperskich umiejętności. To jest tak zwana ruchoma platforma, czyli strzelamy z miejsca, które się porusza i to nie zawsze w sposób kontrolowany, a jak wiadomo, snajper czy strzelec sportowy lubi mieć bardzo solidną bazę, z której się będzie dopiero składał. A tutaj ta baza się kołysze i to jest główny problem, plus jeszcze nie oprócz kołysania jest pewna prędkość. Na rufie można było obserwować snajperski spektakl, a na dziobie spotkać Jurka Owsiaka. Witam cię, Jurku, a właściwie siema. Co dzisiaj tutaj robisz? Robimy tutaj niezwykle ważną, mamy wizytę, nawet nie robimy, ale po prostu wizytujemy. Jesteśmy na Tadeuszu Kościuszce, ponieważ została wystawiona na licytację przez kapitana, przez marynarkę wojenną, pobyt na tym okręcie wojennym. Wspaniałym, tu jest atmosfera niesamowita. Czujemy się tak, jakbyśmy tutaj już byli nie parę godzin, ale parę dni. I jesteśmy wraz ze zwycięzcą, czyli Aleksandrem, który jest wciągnięty niemalże do załogi. W związku z tym patrzymy, jak sobie daje radę Aleksander i jak załoga przyjęła go i co się tutaj dzieje. Stąd nasz pobyt tutaj. Takie rzeczy tylko na ORP Kościuszko, na którym znowu ponownie zaczęła grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Regionalna dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową dla ponad 40-kilometrowej infrastruktury przesyłowej morskiej farmy wiatrowej BC Wind. Z drugiej strony Polenergia i norweska spółka Equinor podpisały kontrakty na dostawy sprzętu. Projekty związane z morską energetyką wiatrową na polskiej części Bałtyku nabierają rozpędu. Teraz ważne jest to, by polskie i pomorskie firmy mogły mieć jak największy udział w tej inwestycji. Joint Venture polskiej spółki Polenergia i firmy Equinor wybrało dostawców morskich stacji transformatorowych i trasy kablowej, która pozwoli na doprowadzenie energii z morza do krajowego systemu energetycznego. Co istotne, wybór padł na firmy z Polski. Polskie firmy energetyczne z obszaru lądowego właśnie, jeżeli te, które posiadają kompetencje w obszarze lądowym, są bardzo rozchwytywane, można powiedzieć, w łańcuchu dostaw również dla morskiej energetyki wiatrowej. Warto, aby również te firmy, które walczą o kontrakty na morzu, zaczęły cieszyć się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem. Polska delegacja pojechała do Danii na wyjazd studyjny, by zapoznać się z tym, jak branża morskiej energetyki wiatrowej rozwija się w kraju, który jest w tej dziedzinie globalnym liderem. W dłuższej perspektywie farmy wiatrowe, a pamiętajmy, że będą to obiekty o wysokości Pałacu Kultury, już będą budowane w oparciu o wiele elementów, łącznie z głowicami, które będą dawały prąd. To wiele elementów będzie zamawianych za granicą. Zgodnie z zawartym w 2021 roku porozumieniem sektorowym, local content powinien być na poziomie nie niższym niż 20-30%. Ale zdaniem przedstawicieli branży, aktualnie udział polskich przedsiębiorstw w tym projekcie wynosi około 10%. Chociażby ze względu na sumaryczną wartość całego programu inwestycyjnego, który my jako organizacja branżowa szacujemy na mniej więcej 0,5 biliona złotych, 500 miliardów. A więc im więcej polskich firm w tej ogólnej
wspólnej wartości znajdzie, że tak powiem, swoje kontrakty, tym większy przychód dla polskiej gospodarki w postaci podatków, również miejsc pracy. Taki chrzest bojowy na rodzimym rynku pozwoli polskim ekspertom rozwinąć kompetencje na tyle, że w przyszłości powalczą o podobne kontrakty za granicą. A nasze kadry są już na to gotowe. Uniwersytet Morski w Gdyni ma otwartą rekrutację na kierunki związane z morską energetyką wiatrową. To jest tak naprawdę powiązanie elementów, no właśnie, związanych z morzem, z energetyką. I tutaj akurat know-how mamy, jesteśmy w tym dobrzy. Mówię tutaj też nie tylko o nas jako uczelni, ale też i o polskich przedsiębiorcach i przedsiębiorstwach. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia nabór wniosków na pożyczki na morską energetykę wiatrową. Wsparcie będzie realizowane ze środków KPO w formie Funduszu na Rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej, którego wysokość to prawie 5 miliardów euro. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom pseudohodowli i bezdomności zwierząt. Potrzeba ich co najmniej 100 tysięcy, aby mogły trafić pod obrady Sejmu. Swoje poparcie dla inicjatywy wyraziła dziś prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzone w 2012 roku dopuszczają trzymanie psa na uwięzi nie krótszej niż 3 metry i nie dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby. W praktyce jednak nie jest to sprawdzane, a jeszcze rzadziej karane. Organizacja Otos Animals co roku przeprowadza około 6 tysięcy interwencji w związku z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Większość z nich dotyczy tak zwanych psów łańcuchowych. Psiaków, które nigdy nie widziały lekarza weterynarii, psiaków, które są uwiązane do rozpadających się but, psiaków, które są głodzone, psiaków, które nie są leczone. Chcemy skończyć z tym barbarzyństwem. Według szacunków w naszym kraju czworonogów przetrzymywanych w takich warunkach może być nawet 500 000. Proponowany przez zwierzęcych aktywistów obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, jeżeli zostałby przyjęty przez Sejm, wprowadzi obowiązek chipowania psów, zakaz ich trzymania na uwięzi, delegalizację pseudohodowli i obowiązkowej kastracji zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli. Nie wyobrażam sobie, aby w tej kadencji Sejmu nie doszło do zakazu trzymania psiaków na łańcuchach. Mam nadzieję, że rząd 15 października doprowadzi do tego, że nasza ustawa będzie procedowana i w końcu skończy się znęcanie nad zwierzętami. Aby projekt ustawy mógł trafić pod obrady Sejmu i być procedowany przez posłów, musi najpierw być poparty przez co najmniej 100 tysięcy osób. Żeby wesprzeć i nagłośnić inicjatywę, przed gdyńskim Ciapkowem swój podpis pod projektem złożyła prezydent Aleksandra Kosiorek. Tak się składa, że akurat dzisiaj 500 metrów stąd w klinice weterynaryjnej mój pies będzie poddany zabiegowi sterylizacji, także nie tylko podpisuję się pod tymi postulatami, ale i we własnym domowym ognisku je realizuję. Czas na zebranie podpisów mija 24 września. Do tej pory pod projektem udało się zebrać ponad 30 tysięcy głosów poparcia. Ze względu na obywatelski charakter inicjatywy podpisu pod ustawą nie można złożyć w formie elektronicznej. Dokument wymaga odręcznego podpisu. Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu i miejsc, gdzie zbierane są podpisy, można znaleźć na stronie prawadlazwierzont.pl. Kiedy zaczyna się walka z nowotworem, makijaż schodzi na dalszy plan. Jednak odpowiednia pielęgnacja skóry czy kosmetyczne triki pomagają w zachowaniu poczucia kobiecości i atrakcyjności. Dlatego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku zorganizowano warsztaty dla pacjentek w trakcie chemioterapii. To program Fundacji Piękniejsze Życie, realizowany w całym kraju. Nowotwór odbiera im siłę fizyczną i wewnętrzny spokój, ale też włosy, brwi, rzęsy, powodując, że miłość ta do siebie jest w czasie choroby szczególnie trudna. Ale uczestniczki warsztatów na raka znalazły piękny sposób. Choroba onkologiczna powoduje, że odbicie w lustrze się zmienia. Akceptacja tego procesu jest szczególnie dla kobiet trudna. Wiele pacjentek wraz z utratą włosów traci też poczucie własnej atrakcyjności. Panie przy chemioterapii czy radioterapii gubią rzęsy, gubią brwi. I głównie na to zwracam uwagę, żeby paniom pokazać, jak
odtworzyć. Podczas warsztatów prowadzonych przez Fundację Piękniejsze Życie pacjentki otrzymały zestawy kosmetyków i ogromną dawkę wiedzy, która przyda się także po zakończeniu leczenia. Taka uwaga i prośba, żebyśmy jak wracamy z pracy do domku, zmywały sobie ten makijaż, odczekały sobie przynajmniej jakiś czas, nawet może parę godzin, zanim nałożymy ten krem, który jest do pielęgnacji. Skóra u osób onkologicznych bardzo się zmienia. Jest bardzo przesuszona, bardzo delikatna, bardzo ciężko jest nam dopasować w ogóle jakiejkolwiek kosmetyki. Też często taka metoda prób i błędów. Uczestniczki spotkania nauczyły się, jak dbać o skórę w czasie chemioterapii i jak wykonać makijaż podkreślający urodę, ale przede wszystkim spędziły piękny czas i upewniły się nawzajem, że to, co najwspanialsze, jest w nich, w środku i tego nie zniszczy żadna choroba. Dla mnie to jest bardzo cenne i na pewno dla wielu pań. Bo poprawiamy swoje własne samopoczucie. Możemy spokojnie sobie spojrzeć w lusterko z uśmiechem, bo dobrze wyglądamy, cieszymy się z tego. Prawda, pani? I makijaż do poprawki, bo ta wypowiedź spowodowała, że wszystkim pacjentkom poleciały łzy. Początek września to także zmiany w naszej ramówce. Inne są teraz godziny emisji Panoramy. Zapraszamy także na nowy program Czyżewskiego 42. Od poniedziałku do piątku po raz pierwszy spotykamy się z Państwem o 15.30, potem o 16.30 główne wydanie Panoramy, codziennie o 18.30, wieczorne o 21.30. O 18.15 nowy program publicystyczny Czyżewskiego 42, a w nim odpowiedzi na pytania od Państwa, a także opinie i komentarze. Polecamy Państwu nasze programowe propozycje. W tym wydaniu Panoramy to wszystko. Za chwilę serwis sportowy i więcej informacji z Paryża. Informacji, którymi lubimy się dzielić, a podzieli się nimi Krzysztof Szczypior. Później słoneczne i pogodne wiadomości od Małgosi Rumszaka. Z Panoramą wracamy o 21.30. Do zobaczenia.